Słuchajcie, mnie? Zapraszamy Was na ostatnią. Słuchajcie, jest fantastycznie. Na ostatnią prelekcję, którą specjalnie dla Was przedstawiliśmy. Zmieściliśmy się całkowicie bez obsługi. Prawie. Praktycznie. Jeszcze. Prawie. Jeszcze. Ile mamy? Studencki nie, kwadrans nie minął. To jeszcze czekamy. Słuchajcie, tak? Zapraszamy Was. Ostatnia prelekcja, Maciej Pruchniak. Tak, a potem już możecie iść do domu, nie? W nagrodę, w nagrodę. No, w nagrodę. Zapraszamy. Jak jeszcze mnie przetrzymacie, to zobaczymy. No dobra, to chyba przejechać z tym koksem. Wszyscy już mam nadzieję wrócili. To ja się nazywam Maciek Pruchniak, przyjechałem z Warszawy, ale tak generalnie to ja jestem z Lublina i z Głębokiej i cały czas się czuję jednak tutejszym. Tak, no i dzisiaj... Dziękuję, dziękuję. Jak tak, no dobra. I w zeszłym roku, na przykład na takiej konfiturze, to się nawijałem trochę ze Springa, anotacji i innych tam takich rzeczy. Dzisiaj trochę chciałbym to kontynuować, no ale nie będziemy się nabijać, jesteśmy w Centrum Spotkania Kultur, poważne miejsce, więc będziemy poważni. Nie będę się nabijał, no prawie nie będę się nabijał, ale weźmiemy już tylko jedną anotację, za to tą najważniejszą. Anotacja transactional, kurczę, to jest tak cudowny wynalazek. Pamiętam jak 7 lat temu, jak byłem jeszcze, no może już nie takim młodym w dalszym ciągu, ale jednak dosyć gniewnym programistą, to zrobiłem taki projekt w skali, z użyciem CQRS-a, event sourcingu, pewnej bardzo niszowej NoSQL-owej bazy danych i jeszcze tam paru rzeczy. No i po wielu bojach i nieprzespanych nocach ten projekt, no można powiedzieć, że się udał, tak? Ale kosztowało mnie to wiele stresu. I potem poszedłem do innego projektu, który już nie miał specjalnych wymagań wydajnościowych, za to trzeba było go zrobić szybko. I tam mieliśmy Springa i mieliśmy tą magiczną anotację transactional. I wiecie co, że to była jednak taka kurczę ulga. Że już nie musiałem się martwić, kiedy te asynchroniczne rzeczy się przepchają, czy tam ta komenda wreszcie do tego event store'a się spropaguje i tak dalej, tylko brałem, kładłem tą anotację na tym. Tutaj oczywiście są trzy obozy na repozytorium, kontrolerzy to są chyba te złe obozy, ale my oczywiście po Bożemu kładliśmy to na serwisie i kurczę, i to po prostu działało i to było jednak takie fajne, nie? Takie fajne, no ale potem... Potem przyszły takie dalsze wymagania, jak na przykład trzeba było zrobić jakiś system kurczę krótkotrwałych rezerwacji i innych tam takich rzeczy, bo sprzedawaliśmy numery telefoniczne. No i wtedy niestety się okazało, że trzeba się zagłębić w tą anotację i okazało się, że o zgrozo ona ma parametry, nie? Na przykład parametr izolacja. No i jest trochę źle, no bo coś tutaj trzeba wpisać. Więc jak myślicie, co powinno się w tym miejscu wpisywać? Default! To jest najlepsze, co możemy zrobić. Skąd się ten default bierze? Z bazy danych. A w bazie danych jaką ma wartość? To już admini od baz danych powinni wiedzieć, co nie? No dobrze, na szczęście po krótkim zbadaniu okazuje się, że w tym Springu ten parametr nie ma aż tak strasznie dużo wartości, bo to jest nasze standardowe i jaki AC, czyli tam atomowość, spójność, izolacja i trwałość, tak? O ile z atomowością i trwałością dla normalnych baz danych nie ma jakichś strasznych problemów, no to spójność, no to też tam od biedy. O tyle z tą izolacją jest trochę więcej. No i są cztery wartości, przynajmniej w Springu. Pierwsze to jest return committed, który nas chroni przed tylko już takimi największymi patologiami, żeby transakcje nie nadpisywały sobie wartości jak chcą. No i tego to już tak chyba nie używamy, chyba że jesteśmy strasznymi fanami MySQL-a. Następny poziom, no to już jest taki w miarę zdroworozsądkowy read committed. Możemy odczytywać tylko te wartości z innych transakcji, które już rzeczywiście się skomitowały, a nie jest tak, że poleci abort, to my będziemy mieli jakiś, zostaniemy z jakimś, no nie powiem czym. No i w większości zdroworozsądkowych baz danych, takich jak Postgres albo, no jesteśmy na Jagu, no dobra, to powiem jak Oracle, no to to jest ten defaultowy poziom. No i w większości przypadków tego się trzymamy, tak? Niestety czasami przychodzą takie momenty, że jednak no nie jest tak łatwo i to nie wystarczy. Na przykład w takiej naszej sytuacji, tak, kiedy mamy sobie tych dwóch naszych drogich użytkowników i każdy z nich chce sobie zarezerwować nowy wspaniały numer z 6 szóstkami albo z czymś tam jeszcze. No i jeden robi selecta na tych wolnych numerach, sprawdza, że były wolne, dostaje numer 5. Drugi też robi selecta, a ponieważ jest szybszy, to jeszcze co robi? No od razu zajmuje sobie ten drugi numer. No a wtedy ten pierwszy, który się troszkę opóźnił, też chce go zająć. No i kurczę, no coś jest nie tak, tak? No i niestety niektóre z tych defaultowych ustawień to tak po prostu nam nie zadziałają.
No i wtedy musimy się zapuścić w jeszcze jakąś większy gąszcz poziomów izolacji. Kolejny poziom, no to już jest repeatable read. Oczywiście nie wszystkie bazy go tak naprawdę uwzględniają. Baza na O to niekoniecznie, ale baza na P jak Postgres to go ma. I on nas chroni przed dalszymi jakimiś anomaliami pod tytułem, że już nie wydarzy nam się wtedy taka sytuacja, że w naszej transakcji najpierw robimy reada na jakimś wierszu, za 5 milisekund robimy drugi raz tego reada i okazuje się, że on ma zupełnie inną wartość, a myśmy nic nie zapisywali, bo przyszła inna transakcja i ona nadpisała. Więc to już znowu. Oczywiście wydajność nam troszkę siądzie, no ale kto by się tam przejmował wydajnością? No a potem dochodzimy do króla poziomów izolacji, tak, czyli serializer. No i tutaj problem robi się taki troszkę już większy, bo okazuje się, że standard ANSI SQL ma tak naprawdę trochę dwie definicje tego poziomu. Pierwsza brzmi tak, ja wiem, że jest późno, a wy jesteście po piwach, to pewnie nie będziecie chcieli tego wszystkiego czytać, ale to mniej więcej chodzi o to, że możemy te transakcje rozłożyć tak, żeby sobie wyobrazić, że one tak naprawdę były jednowątkowo. A druga definicja mówi, że to jest tak, to jak w repeatable read i jeszcze obrona przez jakąś tam kolejną anomalią, czyli żebyśmy nie odczytywali w naszej transakcji po jakimś czasie tak zwanych phantom readów, czyli jakichś dodatkowych wierszy, które inne transakcje nam wzięły. I ten standard powstał tam w początkach lat 90. i chyba dopiero po kilku latach ludzkość w osobie jakichś naukowców stwierdziła, że te dwie definicje to nie są, kurczę, równoważne. Oprócz tego jest jeszcze jakiś kolejny tajemniczy model, który nazywa się snapshot isolation i mniej więcej obejmuje taki poziom izolacji, w którym możemy sobie wyobrazić, że jak ja rozpoczynam transakcję, to dostaję taką własną, małą, prywatną kopię bazy danych. W pewnym sensie trochę tak się dzieje w bazach danych, które mają gdzieś tam jakieś multiversion concurrency control, tak jak na przykład Postgres. Dostaję własną, małą kopię bazy danych i na niej sobie działam. Zupełnie nie widzę, co inne transakcje robią. No a jak przychodzi commit, no to wtedy jest oczywiście ból, bo jakoś trzeba to rozwiązać loki, zsynchronizować, zabortować, zablokować i tak dalej. Ale mniej więcej to też jest całkiem niezły poziom izolacji i już wtedy te phantom readsy się nie pojawiają. Niestety pojawiają się w dalszym ciągu pewne anomalie, które nie pojawiłyby się, gdyby te nasze transakcje były rzeczywiście tak ładnie ułożone jednowątkowo. Bo wyobraźmy sobie, że mamy nasz bank, a w banku, jak to w banku, mamy teraz konto rodzinne i mąż i żona mogą mieć każdy na swoim koncie debet, ale w sumie muszą mieć więcej niż zero. Tak, no jest taka sytuacja, mąż sobie patrzy, on ma 30 zł, żona ma 50, żona też sobie patrzy. Mąż ma 30, ona ma 50. No i co żona robi? No szybko, tak jest, szybko wydaje 70 zł, no i wszystko jest w porządku, tak? No bo w sumie jeszcze w dalszym ciągu ona ma teraz minus 20, mąż ma 30, też jest powyżej zera. No a potem przychodzi mąż sierota i on też wybiera pieniądze. I jemu też się zdaje na podstawie swojego stanu, że jak to wybierze tyle, co trzeba, no to jeszcze będą mieli więcej niż zero. Ale tak naprawdę, jak my tu zobaczymy i zsumujemy, to kurczę, nie mają. Mają minus 30. I to już jest taki trochę specyficzny fenomen, który różne sposoby lokowania w tych różnych poziomach izolacji tak naprawdę tego nie ogarną, ponieważ my tak naprawdę modyfikujemy dwa zupełnie rozłączne zbiory danych, co nie? To nie jest tak, że na którym założymy loka, bo jedna transakcja modyfikuje jedno, druga drugie, a tak naprawdę ten nasz constraint jest na obu. No i mamy problem. No potem pewnie trzeba będzie spłacać odsetki i tak dalej. I okazuje się, że jak mamy Oracle'a i mamy ten poziom transakcji izolacji serializable, to coś takiego może się zdarzyć, ponieważ w Oracle'u serializable to jest właśnie to snapshot isolation i tego typu rzeczy mogą występować. Oczywiście Oracle jest przekonany, że to jest wszystko dobrze, no i pewnie tak jest, skoro jest Oracle'em, no to pewnie już wszystko się rzeczywiście zgadza. No ale możemy oczywiście się przed tym obronić. Jakim magicznym słowem? Nie, for update. Jak zrobimy tego selecta for update, to wtedy wszystkie loki, no trochę spowolnią nam znowu pewnie bazę danych, ale będziemy bezpieczni. Tak? Przypuszczam, że nawet w Hibernate i JPA-u, jak tam pewnie macie repozytorium w Spring Date, to jak napiszecie jeszcze dwa magiczne słowa w tym definicji interfejsu, to pewnie automatycznie ten for update też się doda. No oprócz tego jeszcze kolega mi dzisiaj zwrócił uwagę, że tak naprawdę są jeszcze wiele innych sposobów, żeby tego typu anomalii się pozbywać. Akurat może nie tych, ale wiele rzeczy możemy rozwiązać bez poziomów izolacji, za bardzo bez loków. No kolejną magiczną anotacją,
czyli Optimistic Logic i tak dalej. Tak więc to w wielu przypadkach pomaga. Akurat tym ostatnim może niekoniecznie, bo nie wiadomo w sumie, co moglibyśmy zalokować. Musielibyśmy mieć jakiś obiekt, który rzeczywiście jest, reprezentuje to nasze główne rodzinne konto. Ale tym nie będziemy się aż tak bardzo zajmować, bo nie. Tak? I okazuje się, że jeśli chodzi o różne bazy danych, takie mainstreamowe, SQL-owe i te wszystkie poziomy izolacji, to sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Otóż to jest tabelka z projektu Martina Kleppmana, to jest bardzo mądry człowiek, który zaczął badać, jak różne poziomy izolacji w różnych bazach danych zachowują się przy różnych tam takich anomaliach, znowu zdefiniowanych w jakichś tam SQL-owych standardach. I o ile tutaj, jak sobie spojrzycie, to widać, że mniej więcej wszystkie zachowują się w miarę tak samo. O tyle, jak już przechodzimy do tych fenomenów właśnie takich jak RightsQ, który pokazałem przed chwilą, no to już trzeba delikatnie mówiąc uważać, bo każda baza rozumie to troszeczkę po swojemu. Tu są jeszcze jakieś, nie daj Boże, gwiazdki, odnośniki i tak dalej. Jak się w to wczytacie, to trochę jednak strach patrzeć. Więc read committed to jeszcze jest ten poziom, kiedy no jakiś rozsądek jest zachowany, a potem to różne straszne rzeczy mogą się dziać. No i to jest mniej więcej tyle, co chciałem powiedzieć o poziomach izolacji w takich standardowych, relacyjnych bazach danych, że mimo tego, że ten standard ma 30 lat, no to nadal mam poczucie, że taka wiedza to nie jest taki całkiem standard. Ci wszyscy dostawcy często rozumieją ją troszkę inaczej. Tak samo nawet taki Postgres, zdaje się, że któryś te poziomy swojej izolacji też tam pozmieniał dopiero od wersji tam 9 ileś. No ale na szczęście, słuchajcie, mamy rok 2019 i nie musimy się przejmować tymi durnymi poziomami izolacji, nie? Bo mamy kolejną fantastyczną anotację w Springu, a jak wiadomo, ta anotacja jeszcze włącza nam drugą. Tak, przynajmniej do niedawna. Teraz niestety sytuacja się pogorszyła. Tak, niedawno to mogliśmy mieć nasz dokumentowy model w Mongo i transakcjami absolutnie się nie przejmować. No bo twórcy Mongo, mądrzy ludzie, którzy zarobili na tym kupę kasy, mówili, że jak mamy model dokumentowy, to żadne transakcje takie ACID-owe nie są nam potrzebne. No gdzieżby znowu? Elliot Horowitz, czyli jeden z założycieli Mongo, mówi to jeszcze w zeszłym roku. 80-90% aplikacji absolutnie tego nie potrzebuje. W ogóle z czym do ludzi? Wyrzućcie swoje Oracle, wyrzućcie swoje Postgresy, chodźcie do Mongo. No oczywiście gdzieś tam było te ostatnie 10%. To jest akurat slajd wzięty z prezentacji mojego dobrego kolegi z pracy byłego niestety sprzed 6 lat o Mongo. No nie powinniśmy tego robić, transakcji bankowych w Mongo właśnie przez brak tych transakcji typu ACID. No i to jest drugi slajd z jego prezentacji i on rzeczywiście to zrobił, fakt, że to była bankowość nigeryjska, ale faktycznie była tam jakaś, no co się śmiejecie, tam jest bardzo rozwinięta bankowość internetowa, no i on rzeczywiście robił system bankowy na Mongo. To on, Kuba Nabrdalik, bardzo mądry człowiek. Teraz po paru latach pracy w Allegro to już niestety osiwiał i nie ma tylu włosów, ale no, te mikroserwisy to z niego zrobiły. No a w międzyczasie, w zeszłym roku, ku mojej zgrozie, sytuacja jeszcze bardziej się zmieniła, bo twórcy Mongo, kurczę, też zmienili zdanie. I okazało się, że tak, wielkim wysiłkiem swoich inżynierów jednak dodali te transakcje wielodokumentowe. Co więcej, stwierdzają, że to już jest absolutny gwóźdź do trumny baz SQL-owych. Że no teraz, wprawdzie nikt tych transakcji nie potrzebuje, no ale teraz jak już dodali je do Mongo, no to już podbiło absolutnie świat. No dobra, game over. Zobaczymy, jak to się stanie. No jak to zobaczyłem, to tak trochę zgłupiałem, no bo pomyślałem sobie, no kurde, przez te wszystkie lata, 2013, 14, 15, te wszystkie prezentacje o CapFiorem i tak dalej, no kurczę, przecież tych transakcji ma nie być, tak się nie da, to nie może być web scale i tak dalej. No ale potem jak zacząłem sobie patrzeć, no to stwierdziłem, że no kurczę, jest coraz więcej jakichś takich dziwacznych, no SQL-owych, new SQL-owych, whatever, baz danych. Każda z nich twierdzi, że ona jest i consistent, i available, i ma ACID-owe transakcje i to wszystko jest jeszcze super wydajne. No i zacząłem się zastanawiać, że no nie wiem, no czy ktoś mnie oszukał przez kilka lat temu? Przecież wszyscy mówili, że ten CapFiorem, no to tak naprawdę miał być matematyczny dowód, taki naprawdę prawdziwy i tego się nie przeskoczy i tak dalej, i tak dalej. No to stwierdziłem, że jednak no, zajrzę do środka i zobaczę, co tam jest. I okazało się, że ten papier, gdzie ten dowód jest, on ma kilka stron, jest całkiem prosty, no ale głównym problemem są definicje. Potem wziąłem z kolei jakiegoś losowo wybranego bloga
o tymże. No i tutaj są podane definicje. To znaczy według nich spójność, dostępność i partition tolerance. No i niestety te definicje, to one nie do końca zgadzają się z tym, o czym jest tak naprawdę ten CAP theorem, zwłaszcza to ostatnie, failure of the system is very rare. Tak, na pewno o to chodzi w partition tolerance. Więc to nie do końca o to chodzi. A samo to twierdzenie to mówi o czymś takim w pewnym sensie całkiem prostym, tak? Bo o tych partycjach to mówi, że zakładamy taki model sieci, gdzie wszystkie pakiety mogą się w dowolny sposób gubić, szaflować i tak dalej. Jedynej rzeczy, czego nie zakładamy, to obecności hakerów, które podmienią na te pakiety. Pakiety mogą się tylko gubić i opóźniać, ale cały czas no, nikt nie będzie nam wadził. A z kolei cały ten CAP theorem mówi z kolei o dostępności. To nie mówi, że będzie jeden node w naszej rozproszonej bazie danych, który będzie dostępny, tylko mówi, że każdy request, który będzie otrzymany przez node'a, który dobrze działa, on musi zostać obsłużony. Co jest, jak się nad tym głębiej zastanowić, no to takie dosyć takie mocne założenie. Czy ja tak naprawdę chcę, żeby rzeczywiście każdy node musiał mi odpowiedzieć? No, jeden się wywali, no to jakoś powinienem przeżyć. I tak samo ze spójnością, tak? Ta spójność, która jest w tym twierdzeniu, to mniej więcej sprowadza się do tak zwanej sequential consistency, czyli mówi, że wszystkie te operacje na wszystkich tych węzłach muszą dać się ułożyć, że tak powiem, w jakąś jedną spójną całość, tak? Spójną to znaczy, że kolejności będą na każdym węźle mniej więcej takie same. Tak, no i wtedy, jak przyjmiemy te wszystkie takie dosyć silne założenia, to się okazuje, że całe to twierdzenie tak naprawdę, tak w sumie to jest takie dosyć proste. Rzeczywiście ten dowód zajmuje pół strony, no i opiera się mniej więcej na stwierdzeniu, że no kurczę, jak mamy tą rozproszoną bazę danych, coś kiedyś w końcu będziemy chcieli do niej zapisać. No i coś kiedyś, żeby odczytać z jakichś tam replik, czy one będą master-master, czy master-slave, no jak kiedyś będziemy chcieli z niej odczytać, no to jak tutaj zupełnie nie będzie komunikacji, no to no nie odczytamy, no nie. No i koniec, tak? Więc to, no oczywiście wiele bardzo istotnych pojęć to twierdzenie wprowadziło, natomiast samo z siebie to nie jest takie całkiem odkrywcze, bo tak naprawdę główna wartość jest w tym, żebyśmy się zaczęli zastanawiać, jakie są te nasze trade-offy, tak? Co my chcemy poświęcić? Wiemy, że coś musimy, ale czy chcemy tak naprawdę poświęcić naszą wydajność, czy naszą dostępność, czy naszą spójność, czy jeszcze coś innego, tak? Wiele osób mówi, że tak naprawdę w pewnym sensie nie możemy stwierdzić, że nie będziemy mieli żadnych problemów sieciowych, no bo kurczę, no będziemy mieli. Takie jest życie, tak? Chyba, że będziemy mieli jeden tak naprawdę węzeł. A z kolei inni mówią, że jeśli chodzi o dostępność, kurczę, nie ma tak naprawdę tych baz, które są AP, tak? Czyli są available i partition tolerant, bo żaden system nigdy nie jest taki do końca dostępny. Możemy sobie myśleć, że on jest, ale jak ktoś się wywali, no to się wywali. Więc niektórzy mówią, to może lepiej skupmy się na spójności. No jak się tak zastanowimy, nawet nad takim Mongo, ja to tak o tym mówię, bo to jest taka w miarę popularna mimo wszystko baza, no to tam też możemy sobie tak naprawdę wybrać, na czym nam najbardziej zależy, tak? Jak zapisujemy dane, to możemy stwierdzić, ok, kiedy tak naprawdę ten zapis ma się skończyć? Wtedy, kiedy no, nikt nie odpowie, czyli domyślny poziom jeszcze kilka lat temu, kiedy nam odpowie jeden węzeł, a może dwa, a może większość. I tak samo, kiedy odpytujemy się o jakieś wartości, to też możemy tak naprawdę, to od nas zależy, czy chcemy odczytać tą wartość tylko z jednego węzła, czy z jakąś taką, można powiedzieć, uzgodnioną z większości tych węzłów, a może jeszcze jakieś tam ostatnio wprowadzone dalsze ograniczenia. No i za każdym razem, jak w którymś kierunku się przesuwamy, no to oczywiście ta spójność nam się zwiększa, dostępność nam się zmniejsza i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak niektórzy zauważyli, że tak naprawdę no, taki sztywny podział między dostępnością a spójnością no, to też jest taki trochę humbug, bo w większości przypadków to ta sieć jednak działa. No czasami coś się walnie, ktoś wyłączy jakiegoś switcha, myszy przegryzą kabel, ale w większości przypadków ta sieć działa, więc jak ta sieć działa, no, to w sumie możemy się skupić na tym, żeby być spójni, tak? I dostępni, i spójni. No jak sieć się przerwie, no to wtedy się zastanawiają. I ci autorzy jakichś mądrych papierów sformalizowali to nawet w jakimś frameworku, który się nazywa Pacels i opisuje, jak możemy robić trade-offy między tym naszym latency, między spójnością i tak dalej.
Ale wróćmy teraz jeszcze na chwilę do spójności, która tak swoją drogą jest trochę inna w tych wszystkich NoSQL-owych rozważaniach. To jest inna spójność niż w ASIC, tak? Bo w ASIC to chodzi o jakieś tam, powiedzmy, takie węzły spójności, klucze, opcje i tak dalej, i tak dalej. A tutaj chodzi o to, jak te nasze wartości się rozpropagują na wszystkie węzły bazy. I część z jakichś mądrych autorów, w sumie to nie było tak całkiem dawno, bo to było kilka lat temu, zaczęło się zastanawiać, no dobra, no jak ta spójność w tym CAP-Fioremie to jest taka, no taka już można powiedzieć wypasiona, prawie tak jak ta spójność, jak poziom izolacji serializable, to może da się coś ocalić, tak? Może da się wybrać jakieś takie lżejsze poziomy spójności, takiej troszeczkę, ale żeby jednak ten system był taki w miarę dostępny. I oni wymyślili sobie coś, co nazwali High Available Transactions i tam wymyślili, jakie są różne, powiedzmy, takie cechy tej naszej bazy danych i spójności, które mogą jeszcze nie naruszyć tego warunku, żeby ta baza danych była dostępna, tak? No bo z jednej strony mamy tą taką silną spójność, z drugiej mamy coś jak Eventual Consistency, która no mówi, że no dobra, jak przestaniemy zapisywać do tej bazy danych i zostawimy ją w spokoju na dłuższy czas, to w końcu wszystkie węzły będą miały to samo. No ale to nie jest jakieś takie strasznie porywające, bo w międzyczasie mogą się dziać straszne rzeczy. Jak raz odczytam jedną wartość z jednego węzła, to potem z drugiego i one będą tak naprawdę gdzieś tam, mogą być tak naprawdę jakiekolwiek. Więc ci autorzy zaczęli sobie myśleć, że może spróbujemy wprowadzić jakieś takie lżejsze ograniczenia. Kiedy mamy naszego klienta, który komunikuje się z bazą danych, no to się zastanówmy. On ma jakąś tam kolejne operacje, które wykonuje i jakich możemy żądać jak gdyby ograniczeń. Pierwszym, który wymyślili, to jest to, że jak odczytamy jakąś wartość, na przykład z jakiegoś dokumentu, odczytamy wartość jakiegoś dokumentu, tak? I potem w tej samej sesji odczytamy drugi raz, to ten drugi odczyt już nie cofnie nam się w czasie, tak? Tylko będziemy cały czas szli do przodu. Tak samo jak zapiszemy i odczytamy. Jak odczytamy wartość, zapiszemy, a potem jeszcze raz zapiszemy i odczytamy i tak dalej, to będziemy się posuwali do przodu, a ta nasza sesja nie będzie się w jakiś taki nieograniczony sposób cofała do tyłu. I okazuje się, że takie dosyć słabe własności przez jakieś tam techniki typu na przykład buforowanie zapytań i zapisów i odczytów w tym kliencie pozwalają nam w dalszym ciągu pozostać w takim modelu, gdzie tą dostępność mamy. A potem zaczynają się jeszcze jakieś bardziej subtelne cechy, które na przykład mówią, że jeśli zapiszemy jakąś wartość, tak, do tej bazy danych pod jakimś kluczem, a potem ją odczytamy, no to znowu odczytamy jakąś wartość nowszą niż to, co zapisaliśmy. Znowu nie cofniemy się w czasie po jakimś tam swoim zapisie. I tutaj już gdzieś tam wchodzą jakieś takie własności, które mówią, że tak naprawdę te modele, czyli że czytamy swoje zapisy, to one już nie mogą być tak naprawdę takie w pełni dostępne, tylko gdzieś tam już musimy zrobić na przykład założenie, że nasz klient to jednak jest tak zwany sticky, tak? Czyli gada cały czas z jednym węzłem. No i przy takim założeniu oczywiście, jeśli ten węzeł nie padnie, no to te własności możemy spełnić. No i okazuje się, że to nie jest wszystko takie całkiem teoretyczne gadanie, bo są prawdziwe bazy danych, które coś takiego zapewniają. I nawet takie Mongo od wersji takie całkiem niedawne, mianowicie jakieś tam 3.6, ma coś takiego. Możemy sobie zrobić obiekt, który się nazywa sesja i on jest wtedy dostępny tak mniej więcej jednowątkowo, więc no znowu to nie jest jakiś cudów z tym nie zrobimy. Jednowątkowy obiekt, który ma unikatowe ID i nadaje tam jakieś swoje timestampy tym operacjom i przy odpowiednich tam poziomach odczytów i zapisów no dostajemy takie całkiem niezłe gwarancje spójności, że cały czas te nasze kolejne odczyty przesuwają nas w czasie do przodu, a nie będzie tak, że zaczniemy nic z tego nicowego czytać z jakiejś tam dziwnej repliki, która jest przesunięta do tyłu o ileś minut. No i wtedy ten nasz biedny klient oczywiście zacznie dostawać te dane jakieś takie trochę dziwne. Jak się tak całkiem nad tym zastanowimy, no to ten model, ten sesyjny, no to już jest w sumie całkiem tak niedaleko do takich zdrowych transakcji, tak? Takich, no przynajmniej jakichś takich read committed, no. Kolejne kroki rzeczywiście odczytujemy, jakieś wartości, które zapisaliśmy, no to już nie jest taki, to już nie jest takie NoSQL-owe bagienko. No, okazuje się, że ta cała piramida różnych właściwości poziomów izolacji dla transakcji NoSQL-owych, to ona jeszcze tak w dalszym ciągu nie do końca się ma
do poziomów izolacji takich transakcji, powiedzmy, relacyjnych, tak, które rzeczywiście obejmują, można powiedzieć, takie transakcje obejmujące wiele odczytów i zapisów. I dopiero gdzieś tutaj na górze łączą się jeszcze w czymś, co się nazywa strict serializability i które mówi, że jeśli te nasze transakcje są rzeczywiście takie sztywno serializowane, to ich kolejność, po pierwsze możemy ustawić w takiej kolejności, powiedzmy, jednowątkowej, ale co gorsza, ta kolejność to będzie taka, jakie one zachodziły, powiedzmy, w takim czasie rzeczywistym, tak? No, poziomy izolacji, te, które mamy gdzieś tutaj nawet w tym ASIC, to one tak naprawdę nie zakładają, że te, one zakładają, że te transakcje będą wyglądały, jakby były robione jednowątkowo, ale tam nie ma na przykład założeń o tym, jaka ta kolejność tak naprawdę będzie, tak? Ta baza danych teoretycznie może je sobie tam poszatkować w jakiś bardzo dziwny sobie znany sposób. No właśnie. I jak już do tego doszliśmy, że w Mongo są te sesje i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście trochę lepiej rozumiemy, co oni zrobili w obrębie tych swoich transakcji, tak? No bo wtedy rzeczywiście jest tak, że jakąś taką w miarę rozsądną spójność i izolację mają i tak naprawdę to, z czym muszą się zmierzyć, to jest tak naprawdę no, atomowość, tak? Czyli że mamy ileś tych operacji w obrębie tej jednej sesji, no i że jak się wywali, to się wywali na dobre, jak zapisze, to się zapisze na dobre. No i tak mniej więcej to tak rozwiązują, że jak gdyby rzeczywiście gdzieś tam buforują na którymś serwerze te kolejne operacje, dopiero jak robimy commita, no to gdzieś tam się propaguje wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest oczywiście fajne, ale jak się tak nad tym zastanowić, to nie jest aż taki straszny high-tech w porównaniu z tym, jak nie wiem, jak na Amazonie Postgres jest RDS, no to tam też są jakieś repliki, jakoś to działa i to jest, no i działa, no kurczę, to jest fajne. Co nie? No a poza tym trzeba dokumentację wtedy Mongo przeczytać. Ja wiem, że jest późno, ale nie próbujcie tego czytać, bo to jest bardzo skomplikowane zdanie. I tam cały czas są jednak jakieś takie haczyki, których z tych poziomów tam odczytów i zapisów powinniśmy użyć, żeby wszystko nam nie wybuchło. No więc to nie jest takie całkiem proste. Ale potem dochodzimy do największego ograniczenia obecnego tych transakcji w Mongo. No bo teraz jest ta wersja 4.0 i ona wspiera te wielodokumentowe transakcje. Ale jak już podzielimy tą naszą bazę, bo nam się nie mieści na naszym wspaniałym dysku SSD, podzielimy ją na szardy, no to już wtedy to nie ma tak dobrze. Transakcji nie ma, można się zdaje się zapisać na jakąś prywatną betę, czy coś tam, coś tam, coś tam, a w ogóle to takie transakcje będą w wersji 4.2. Jak będą wyglądały, kto to wie. Bo to już się robi trochę większy problem, jak się zastanowicie, bo te transakcje w ramach, powiedzmy, jednego sharda, no to tak naprawdę w tym Mongo, no jest jakaś taka, jest ta primary replika, tak, a potem jest jakaś replikacja dalsza. Jak się tak zastanowić, no to nie jest taka prawdziwa rozproszona transakcja. Ale jak już mamy więcej tych shardów i chcemy zrobić jedną atomową operację w obrębie nich, no to już mamy taką prawdziwą rozproszoną transakcję i tu dochodzimy do fantastycznego pojęcia, czyli two-phase commit. W roku 2019 pewnie powinienem go raczej nie używać, no ale jednak trochę spróbuję. No bo jak ktoś jest stary, to pamięta, co to znaczy rozproszone transakcje, tak? Mamy nasz mighty serwer aplikacyjny, JBoss, WebSphere albo coś tam. Tam mamy nasz wspaniały XA Transaction Manager, Bitronics albo coś tam jeszcze. No i spinamy wszystkie nasze rzeczy, cache, postgresy, bazy na O, kolejki. Wszystko łączymy w jedną wielką rozproszoną transakcję i jesteśmy szczęśliwi. Próbowaliście kiedyś? Działało? A mi nawet działało. Przy założeniu, że oczywiście wszystko jest w jednym data center, te bazy są w miarę dostępne, no i przede wszystkim, że ruch nie przekracza gdzieś tak z jednego żądania na sekundę, nie? To znaczy, że to są rzeczywiście ważne komunikaty, no i wtedy jest okej. Okay. No ale to było kiedyś, za czasów, kiedy SOA było modne, a potem przyszli różni tacy ludzie, na przykład Gregor Hophek, który jest autorem bardzo mądrej książki o wzorcach integracyjnych. No i on wymyślił taki bonmot, że Starbucks tak naprawdę nie używa tu face commita, tylko on tam ma sagi, akcje kompensacyjne i tak dalej, i tak dalej. No i to rozpropagował i od tego czasu zarządcy transakcji już nigdy nie byli tacy sami. Potem kolejni mądrzy ludzie typu Pat Helan, to jest zdaje się CTO tego, jak mu tam, Salesforce'a, Jonas Bonner stwierdził, że ten two-phase commit, no to jest taki tak naprawdę anti-availability protokol. Jeśli chcecie, żeby w ogóle wasze systemy były jakiekolwiek dostępne, to tego nie używajcie. No i niestety smutna prawda jest taka, że oni chyba mają rację, tak?
ale możemy sobie przypomnieć przynajmniej o co chodzi w tym two-phase commitie. No i wygląda tak, że mamy naszego Mighty Transaction Managera, no i mamy jego padawanów, tu jest Oracle, tu jest Postgres i on w którymś momencie mówi z naszego springowego kodu, komitujcie. A oni odpowiadają, dobrze, komitujemy, no albo nie. I on wtedy mówi, jak się wszyscy zgodzą, wszyscy się zgodzili, teraz naprawdę komitujcie. A oni, dobrze, komitujemy. No i transakcja się kończy. I to jest, no co się śmiejecie, to jest bardzo dobry protokół, świetnie działa. Niestety problem jest na przykład wtedy, kiedy w tym miejscu ten zrestartujemy ten nasz serwer aplikacji i te biedne bazy danych nie wiedzą, co mają robić. Bo one już w tym momencie nie mogą po prostu zabortować tej transakcji, bo mogło się okazać, że już tutaj doszło do takiego miejsca, że ona jest zatwierdzona i tak dalej, więc muszą czekać, czekać, czekać. I ile czekają? Aż przyjdzie DBA i zrobi, co trzeba, co nie? Więc powstały dalsze protokoły takie do uzgodnienia konsensusu. Jeden się nazywa Free Phase Commit. Chyba gdzieś widziałem też Four Phase Commit. I podobno one już nie blokują. Oprócz tego są te wszystkie modne, przynajmniej jakieś algorytmy typu Paxos, Raft, które tak naprawdę też są rozwinięciami tego. One tam już później nie mają tego problemu blokowania, no ale w dalszym ciągu problem jest taki, że trzeba czekać na to dopiero po zakończeniu tych wszystkich transakcji, ileś tam round tripów i tak dalej, więc w dalszym ciągu wydajność wtedy nie jest jakaś zatrważająca. Ale okazuje się, że ludzkość dochodzi teraz powoli do wniosku, że w niektórych przypadkach to jednak ma sens. Bo jak sobie wyobrazimy takie rozproszone transakcje, no to one mogą być albo w systemach takich, można powiedzieć, homogenicznych, czyli jak mamy takie nasze Mongo, Cassandra, inne rozproszone bazy danych, no to tak naprawdę te wszystkie podsystemy no to są w dalszym ciągu części tej Cassandry, Mongo, tak, to są po prostu kolejne szardy. A z drugiej strony mamy takie heterogeniczne systemy, tak, czyli kiedy chcemy spiąć w rozproszonej transakcji Oracle, Postgresa, ActiveMQ i jeszcze EchoCache'a i Ignite. I w tym przypadku chyba te two-phase commity jednak już wszyscy się zgadzają, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ one są, te systemy mogą się zachowywać w bardzo różny sposób i jeden generyczny protokół po prostu nie pomoże, tak? No i wtedy możemy korzystać ze wszystkich modnych i nowoczesnych sposobów na robienie powiedzmy jakichś tam synchronizacji, czyli idempotencji, akcji kompensacyjnych, SAG i ostatnio modnych konflikt. Free replicated data types, tak? Czyli możemy tam mieć na przykład typy danych, na których możemy wykonywać jakieś tam przemienne operacje. Czyli mniej więcej to, co się dzieje w dokumentach Google Docs, tak? Kiedy ja robił siebie na laptopie, kolega robił siebie na laptopie, a potem w jakiś automagiczny sposób ten dokument się merdżuje i wcale nie wygląda jak śmietnik. No ale wróćmy teraz do naszej normalnej, wróćmy teraz z powrotem do baz danych i zastanówmy się, a raczej nie zastanówmy się, bo ja nie jestem taki mądry, ale zobaczmy, co ludzkość wymyśliła w temacie takich właśnie homogenicznych, rozproszonych transakcji, bo okazuje się, że teraz pojawiają się jakieś zupełnie nowe bazy danych, co się same siebie nazywają NewSQL-em i oczywiście są jeszcze fajniejsze i mówią, że wszystkie te problemy rozwiązują. Takim klasycznym, chyba najbardziej znanym przykładem to jest Spanner od Google'a, który chyba też gdzieś tak rok temu albo jakoś tak wszedł do takiego powiedzmy komercyjnego użytku i można go używać na Google'owej chmurze. I tam to wygląda w ten sposób, że autorzy mówią, twórcy tej bazy danych, oni mówią, że no tak, niektórzy mówią, że two-phase commit jest za drogi i nie trzeba go używać, bo prowadzi do problemów wydajnościowych. Ale my uważamy, że programiści są tacy głupi, że oni nie poradzą sobie z tymi akcjami kompensacyjnymi, sagami, z poziomami izolacji. Lepiej niech oni dostaną bazę danych, która zawsze będzie miała poziom izolacji serializable, zawsze będzie spójna, a co jakiś czas przyjdą do nas i pomarudzą na kwestie wydajnościowe. No oni są z Google'a, więc tacy głupi to pewnie nie są. No i okazuje się, że ta ich baza rzeczywiście chyba jakoś tam działa. U nich też jest tak, że są repliki, są shardy i tak dalej, ale z kolei ta replikacja to nie jest taka asynchroniczna replikacja, jaka jest na przykład w Mongo, tylko tam tak naprawdę zapisy do poszczególnych shardów są robione jakimś takim protokołem typu Paxos, czyli
No ja to o tym tak sobie myślę, jako taka ulepszona wersja Zookeepera, nie? I oni przez to osiągają tak jak gdyby w miarę natychmiastową spójność tych swoich zapisów. Co z dostępnością, zaraz powiemy, co oni o tym myślą. I z kolei też kolejną ciekawą cechą tego spanera, to co oni reklamują, to jest właśnie to, że tam mogą być normalne transakcje, które już zawsze są takie serializowane, mają ten najwyższy poziom izolacji, ale oni rozwiązali ten swój problem w taki no trochę ciekawy sposób, ponieważ oni też mają jakieś tam zarządce transakcji, który tam też się opiera gdzieś tam na tym Paxosie, ale takim creme de la creme ich algorytmów to jest to, że pokupowali sobie zegary atomowe i potrafią w swoich centrach danych wyznaczać dokładny czas, tak? Dokładny, nie taki jak NTP, bo podobno to nie działa, tylko rzeczywiście prawdziwy, dokładny czas i dzięki temu w tych rozproszonych lokalizacjach potrafią uzgodnić kolejność transakcji. I dzięki temu te rozproszone transakcje potrafią uszeregować w jakiś sensowny sposób. No właśnie, więc jak się jest Googlem i może sobie się na to pozwolić, no to wtedy można też powiedzieć coś takiego. To z kolei powiedział Eric Brewer, czyli tak naprawdę autor tego CAP-theoremu, który nie jest już taki całkiem obiektywny, ponieważ pracuje w tym Google, ale on stwierdził, że jest tak, że w tych bazach Google'a to ta dostępność jest na tyle wysoka, że tak naprawdę możemy powiedzieć, że tak, to jest CA, w sieciach Google'a partycje nie występują, ponieważ no tak, oni mają własne światłowody, nic nie przechodzi przez internet i tak dalej, i tak dalej. I kolejnym argumentem, który oni wysuwają w tym swoim papierze, to jest mniej więcej takie stwierdzenie, że no praktycznie jesteśmy zawsze dostępni, bo jak coś nie wyjdzie i źle skonfigurujemy tego switcha, to i tak pół internetu padnie i wasza strona nie będzie działać. To po co wam w sumie zależy, czy ta baza danych jest, czy jej nie ma, tak? Więc nie przejmujcie się, my jesteśmy dostępni. No to jest bardzo taka, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, no jak się z Googlem, to pewnie można tak powiedzieć. Okazuje się, że ludzkość w obliczu jakichś tego typu problemów poszukuje też innych rozwiązań i niektórzy autorzy nadal się upierają, że takie algorytmy typu two-phase commit no są tak naprawdę słabe, tak? Że to się nie skaluje, nie będzie i tak dalej i oni zrobią to lepiej i pojawiły się nawet teraz bazy danych, które coś takiego robią. Jedna z nich to jest FaunaDB, która jest taka, no to nie jest ani open source, ani nie za bardzo znany, ale tak czy owak jest dosyć ciekawa, nie? Bo tam z kolei autorzy mówią coś takiego. Znowu, no, wygląda to tak samo, prawie tak samo jak w tym Google. Mamy shardy, mamy repliki i tak dalej, ale wszystkie nasze transakcje przychodzą przez jednego wspólnego koordynatora, który jak gdyby pisze do transaction loga. I on tak naprawdę, można powiedzieć, do tych poszczególnych węzłów wysyła tylko definicje tych transakcji, tak? Które są na dodatek zbaczowane w baczach tam po jakieś 10 milisekund, a co ciekawsze, ponieważ ten komponent jest centralny, to on im nadaje jak gdyby taką deterministyczną kolejność. I wtedy idea jest taka, że te definicje transakcji, możecie sobie wyobrazić, że co te transakcje, to nie jest taki dowolny kod w Springu, tylko są jak gdyby, można powiedzieć, procedury w PLSQL-u, tak? Które jeszcze nie mogą wywoływać żadnych obiektów, efektów ubocznych. Jak one tu trafią na te repliki, to każda z tych replik tak naprawdę zaaplikuje tą transakcję w ściśle określony, deterministyczny sposób, bo inaczej się nie da i dzięki temu, no i dzięki temu osiągną spójność na tych wszystkich węzłach. Więc koncepcja jest w sumie całkiem ciekawa, bo ona jak się tak nad tym zastanowić, to jest trochę tak, jak mamy programowanie funkcyjne. Wszystko jest deklaratywne. Mamy rozdzielenie definicji od wykonania, to tak jak porządne monady w skali albo w Haskellu. Zakładamy, że wszystkie nasze te działania nie mają jakichś efektów ubocznych. No i jedziemy. I wszystko jak trzeba, to powtórzymy sobie, jeśli się coś wywali. No i tutaj widać, że wydaje mi się, że to jest taka ciekawa idea. Zobaczymy, w którą stronę to doprowadzi. No ale oczywiście to jest jeszcze, wydaje mi się, że to nie jest jeszcze coś, co jest gotowe na jakiś swój prime time. Więc żeby wrócić trochę na ziemię i powoli zakończyć, to jeszcze popatrzymy na transakcję z zupełnie innego punktu widzenia, tak? Czyli z punktu widzenia Kafki. Tak, czyli naszego rozproszonego, zreplikowanego logu zdarzeń, tak? Kafka działa tak, że mamy
producentów, którzy piszą do tego logu, on jest jakoś tam w automagiczny sposób replikowany na ileś tam replik, no a konsumenci sobie czytają, czytają, każdy z nich wie, w której, na której pozycji tego logu jest i jak trzeba stwierdzi, że przeczytał już jakiś, jakąś liczbę tych wiadomości, no to zapisuje do jeszcze tam trzeciego do pliku, w którym miejscu jest, który offset już przeszedł. No i to jest dosyć prosty model przetwarzania. No i on trochę nijak się ma do tego, jak są prawdziwe JMS-owe brokery typu ActiveMQ albo i tak dalej. No i powstaje pytanie, czy da się zrobić coś takiego, jak mamy tutaj w naszej rozproszonej transakcji, tak? Czyli transakcyjnie czytamy wiadomość z ActiveMQ i transakcyjnie zapisujemy atomowo do Oracle. Tak, i mamy takie przypadki, kiedy chcemy coś odczytać z Kafki i zapisać do naszego wspaniałego Oracle'a, albo odczytać z Kafki, zapisać także do Kafki, albo odczytać z naszego wspaniałego Oracle'a, bo na przykład czerpiemy z jakiegoś tam logu i do Kafki wysłać. No i okazuje się, że tak znowu z półtora roku temu do Kafki takie transakcje dodano. Takie kluczowe elementy, z których się składa ich system transakcyjny, to jest po pierwsze obecność takich idempotentnych producentów, czyli jeśli skonstruujemy sobie jakiś tam obiekt, który im wysyła jakieś tam wiadomości, to jeśli na skutek jakichś zawirowań sieciowych część wiadomości się zgubi, będzie ponowienie, to broker będzie wiedział, które są ponowienia i duplikaty odsieje. Potem dodano rzeczywiście atomowe operacje producenta, czyli może w atomowy sposób wysłać wiadomości na kilka różnych topików. No i mamy też konsumenta, który może czytać z kolei tylko wiadomości ze skomitowanych transakcji. I działa to mniej więcej wtedy w ten sposób, że ci producenci piszą sobie do tych swoich topików w ramach swoich transakcji, ale odkładają specjalne markery. Jest oczywiście specjalny topik na Kafce, bo na Kafce wszystko jest topikiem, który mówi, no dobra, tu się zaczęła transakcja, a w tych topikach z danymi jest marker, a hola hola, od tego miejsca to są rekordy, które są transakcyjne. No i wtedy ci biedni konsumenci, którzy nie mogą przeczytać, muszą poczekać, aż tutaj na tym topiku ta transakcja zostanie oznaczona jako zakończona. No a jeśli będzie abort, to tych wiadomości nigdy nie przeczytają. No i to wszystko działa całkiem nieźle. Tu nie ma nawet jakiejś strasznie rozproszonej koordynacji, bo ten zarządca transakcji jakiś jest wysoko dostępny. Ci producenci gdzieś tam mogą rzeczywiście pisać atomowo. Z konsumentami jest troszkę większy problem. Po pierwsze, ten poziom izolacji, w jakich oni czytają, czyli read committed, to nie jest jakiś zbyt wysoki. A po drugie, oni mogą się zblokować. Bo jak są jakieś transakcje, które wiszą na tym topiku, no to oni muszą z tego logu czytać kolejne. Muszą poczekać, aż ta transakcja rzeczywiście albo się skończy, albo się zabortuje i tak dalej. Więc to nie jest jakaś straszna, fajna sprawa. Ale dobrą rzeczą jest to, że już dzięki tym atomowym producentom to możemy osiągnąć taki feature, że w sposób taki powiedzmy exactly once odczytamy sobie dane z topiku Kafki, przetworzymy i zapiszemy na inny. Mianowicie dzieje się to w taki sposób, że czytamy te wiadomości, czytamy i w atomowy sposób po przetworzeniu zapisujemy zarówno te wiadomości wyjściowe, jak i offset, który przeczytaliśmy, tak? Czyli mamy już tą spójność i atomowo wiemy, które wiadomości przeczytaliśmy i które wysłaliśmy. No i dzięki temu mamy powiedzmy taką gwarancję rzeczywiście exactly once dostarczenia, jeśli olejemy wszystkie powiedzmy efekty uboczne, tak? Jeśli skupiamy się tylko na tych wiadomościach, które przychodzą z Kafki, wchodzą w Kafkę z powrotem, to wtedy rzeczywiście to exactly once mamy. I jak mamy na przykład z kolei taki przypadek, kiedy chcemy coś z Kafki zapisać do Oracle'a, to znowu możemy osiągnąć atomowość i gwarancję tego, że to będzie rzeczywiście exactly once. Jeśli te offsety z Kafki nie zapiszemy już tutaj, bo to nie jest takie proste skoordynować zapisy tutaj na Kafce i w Oracle, bo wtedy rzeczywiście mam rozproszoną transakcję, tylko wtedy zalecenie mówi, no dobra, to te offsety, w którym miejscu jesteśmy w tym logu, zapisujemy sobie w tym Oracle, tak, bo Oracle w dodatkowej tabelce, a transakcje na Oracle są przecież niezawodne. Całkowicie. A jak w drugą stronę, nie śmiejcie się, na pewno tak jest. Moi koledzy mi to mówili, którzy pracują dużo z Oracle. Tak. A jak czytamy z Oracle i chcemy zapisać na Kafkę, no to wtedy jeszcze lepiej, tak? Czytamy z tego Oracle, oczywiście zakładamy, że nie kasujemy,
ale czytamy jakiś tam, załóżmy jakąś tabelkę z logiem, no i wtedy wpisujemy w Kafkę znowu zarówno te wszystkie wiadomości, które przeczytaliśmy po przetworzeniu, jak i wpisujemy tak naprawdę offset znowu atomowo, ale tylko w jednym systemie, offset z tych tabelek oraklowych. Tak, no niestety, jak chcemy coś odczytać z Kafki i wysłać przez resta, to już tak dobrze nie ma, tak. Jeszcze nie doczekaliśmy się REST-T, tak jak było w US Web Service Transaction, ale tu nie mamy restowych serwisów transakcyjnych, więc tu już musimy się opierać na jakiejś, bo ja wiem, nie daj Boże, idempotencji i takich tam rzeczach. Tak więc transakcje w Kafce są bardzo fajne i przed wieloma problemami mogą nas uchronić, które no ja niestety miałem jakiś czas temu, czyli przed duplikatami wiadomości. I jak wiemy, co robimy i kontrolujemy swoje efekty uboczne, no to znowu możemy osiągnąć taką w miarę gwarancję jednorazowego dostarczenia. Dobrze, czas już mi się skończył, więc będziemy też kończyć, bo wy już jesteście zmęczeni. To, co chciałem powiedzieć na końcu, pierwsze, że nawet poziomy izolacji i zasady transakcji w takich, wydawałoby się, starych, sprawdzonych relacyjnych bazach danych, to nie zawsze jest oczywiste i czasami dobrze jest zbadać, o co chodzi. Po drugie, że jak korzystamy z tych wszystkich baz danych, to jednak warto się zagłębić w dokumentację, bo czasami trudno jest oddzielić taki marketingowy bullshit tych twórców od tego, co się tak naprawdę dzieje i wiele, często dopiero gdzieś tam pod gwiazdką jest, no tak, w tym przypadku to nie zadziała tak do końca, tak jak ty chcesz. A trzecia jest taka, że wprawdzie pewne prawa fizyki się nie zmieniają, ale jednak technologia idzie do przodu i czasami po jakimś czasie te trade-offy, które robimy, mogą się zmienić, tak? I tak jak jakiś czas temu zakładam, że jednak jak baza ma być tam dostępna i skalowalna, no to musi być niespójna, no to teraz ludzkość idzie trochę do przodu i kto wie, może niedługo jednak wrócimy z powrotem do tego, że wszystkie transakcje są serializowalne, my się nie musimy przejmować poziomami izolacji, bo robi to za nas mądra baza danych. Tego sobie i wam życzę. Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy Maćkowi. Może są jakieś pytania? Za dużo to transakcyjności było. Tak, ale ja chyba jeszcze mogę coś tego rozdać. Tak? Można coś rozdać. Tak. Mamy licencję na pewno. Tak. Jedną jeszcze. Ja mogę coś rozdać, no nawet jak nie będzie pytań, to może będą jakieś, nie wiem, co. To może po prostu zrobimy, kto pierwszy, ten lepszy, jak w porządnej. To nie działa. To nie działa? Nie działa, bo to nie jest transakcyjny system. Nie, ty będziesz zarządcą tej transakcji i tak. No, oczywiście mnie wkopał. Przecież ja noszę okulary i nic nie widzę. No tak, o to chodzi. No, dasz radę. No dobra. No to Maciek, skoro zaproponowałeś, to jak to rozwiążemy teraz? No nie. Ja będę patrzył. Co? Ja będę patrzył, kto będzie pierwszy, a ty? O, jest kolega. No, świetnie. Widzisz. Zdążył. No, zdążył. Tak, brawo. Zdążył chyba. Było szybko. Podołałem zadaniu. Dobrze. Dzięki.